Mój dobry kolega od 2 lat próbował sprzedawać dom. No i nie mógł. Zadzwonił do mnie i powiedział tak: Rafał, przyjedź, sprzedaj mój dom. No ale niestety było trochę za daleko, więc powiedziałem: no nie. Jest za daleko i nie dam rady. Natomiast zadałem mu kilka pytań. Słuchaj, jak to chcesz sprzedać, jak to robisz? Odpowiedział bardzo prosto. Słuchaj, mam kilku pośredników, natomiast, no niestety, ale nie przyprowadzają klientów, nie mogą sprzedać. Zapytałem go o wysokość wynagrodzenia, jakie zaproponował pośrednikom. Odpowiedział, że wynegocjował sobie bardzo dobre. Powiedziałem mu bardzo prosto. Słuchaj, wybierz sobie pośrednika, który potencjalnie dla ciebie będzie najlepszym pośrednikiem, który sprzeda twój dom. Zaproś go do siebie i powiedz parę rzeczy. Pierwszą, dam ci tą nieruchomość na wyłączność. Przez następne 6 miesięcy tylko ty będziesz ją sprzedawał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapytaj go, co on w trakcie tych 6 miesięcy zrobi dla ciebie, żeby skutecznie sprzedać twój dom. I trzecia rzecz, poproś go, żeby zagwarantował ci, że prowizję, wynagrodzenie weźmie tylko od ciebie. Nie weźmie tego wynagrodzenia od drugiej strony. I mój kolega tak zrobił. Dom sprzedał się w miesiąc. Jeżeli chcecie o tym porozmawiać, jeżeli nie rozumiecie tego, co teraz powiedziałem, jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytania, to proszę zadzwońcie do mnie, zapraszam na kawę do Remax Smart.